Witam z tej strony Milu, a to jest kolejny odcinek. Kolejny odcinek tutorialowy, jak używać programu RPG Maker. W poprzednim odcinku oczywiście musiałem zjebać dźwięk i dopiero po wrzuceniu na YouTube się o tym dowiedziałem, że było za cicho. Ale tak w sumie to były podstawy typu co to jest i reszta tego. Typu przybliżanie, to jest skrypty, baza danych i eventy, coś takiego. Dobra, no i intro, ale intro to się raczej połapiecie, bo intro jest banalne do zrobienia. Jak na przykład tutaj widać. Trochę skryptów i po kłopocie. Dobra, w tym odcinku miałem pokazać... W sumie to nawet nie pamiętam, co miałem pokazać. Ale to chyba miałoby to na temat dodawania o tych rzeczy, tilesetów. Dlatego zacznijmy. Ze względu, że ja nie mam tutaj żadnego tileseta wgranego, to pokażę wam, jak go wgrać sobie i jak go skonfigurować. Oczywiście można podmienić inne. Ja sobie przez ten czas, jak będę to robił, znaczy... Ja po prostu użyję tileseta z poprzedniej gry, jaką zrobiłem. Fuck that. To tu. Weźmiemy sobie dwa tilesety, czyli D i E. Czym wychodzimy? Najlepiej wkleić na pulpit. I teraz można je wyrzucić dwa sposoby. Wchodzimy do folderu z grą, którą robimy. W sumie to ja trochę zwaliłem, bo w sumie dobrze by było, jakbym sobie przekopiował jeszcze o te. Ups. Delete. Dobrze by było, jakbym jeszcze te przekopiował tutaj. To jest sobie lepiej powiększyć. Dobra. To już nieważne. I wrzucamy je tutaj, ewentualnie można sobie wejść do gry i wrzucić je o tutaj. Z tą różnicą, że możemy sobie przerobić, mogę też użyć coś takiego. W sumie to nawet możemy zrobić też coś takiego. I... gdzieś się zaznaczę. Zaznaczyć, skasować, można tak. I magicznym sposobem nie mamy już nic. Ja użyję jednak ten setów z innej gry. Ja użyję tych, ponieważ one są według mnie bardziej praktyczne i ładnie wyglądają. Tilesety wsadzone, ale dlaczego nie zmieniły się tutaj, skoro są pokazane? To proste, trzeba wyjść i wejść z powrotem. Jej! I mamy już wszystkie tilesety zmienione. Jak pewno widzicie na drugiej mapie. Chociaż to trochę dziwnie wygląda, bo trawa powinna być odwrotnie, ale to szczegół. I teraz, jak to poprawnie skonfigurować? Jak widzicie, kółka są typu... Mamy coś takiego. W tym tilesecie będziemy mogli tylko ustawiać kółka i krzyżyki. W tych chyba w starszych wersjach, czyli w XP się da... To sobie zostawimy. W XP się dało chyba ustawiać też tutaj gwiazdki. Ale w tym się, w VX-ie się tego nie da. Okej, to jest dobrze, dobrze. W sumie to też sobie wolę ustawić na, że nie można przechodzić. Bo tak jest wygodnie. Tu można przechodzić. Stoły mamy, wodę mamy, okej. Oczywiście trzeba też wszędzie przemienić, jak widać. Bo na przykład... No, przez pudełko nie chcemy przechodzić. To po prostu ten. Pokażę wam, o co dokładnie w tym chodzi. Tu sobie możemy dać gwiazdki. I teraz taka zasada. Kółko to jest poziom ziemi.
czyli można po tym chodzić. Krzyżyk to jest poziom naszego ludka, czyli na przykład 5 drzewa albo drzewo. A gwiazdka na gwiazdka, no, to jest poziom nad naszym ludkiem. Czyli jeżeli postawimy właśnie ten posąg, to będziemy mogli chodzić za nim. To raczej gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Chociaż nie, tu może być krzyżyk wszędzie, bo to jest za niskie. Krzyżyk. No i tu gwiazdka, bo tutaj się wchodzi. Znaczy, nie gwiazdka, tylko kółka, bo to są schody. Oczywiście przy drzewach też najlepiej jest gwiazdki porobić. I jak ktoś chce, to może też na tym. Ja osobiście wolę na tym zrobić, bo jest... No ładnie to wygląda w grze. Ale po co to robić? No, żeby to się robi właściwie po to, żeby się dało... Żeby to miało jakiś ładny skład, a nie żeby tak, że chodzimy sobie i możemy przejść przez ścianę albo przez coś innego. X... wyiksować tutaj to będzie za dużo do roboty, więc ja zrobię tylko tam parę, bo mi się nie chce, tu zapomniałem o tym. I tu w sumie można jeszcze dać sobie gwiazdki na tych, żeby to jakoś wyglądało ładnie. Tu możemy sobie od czepić, żeby potem się dało chodzić, bo będzie najlepiej, bo to w końcu kwiaty. I na kamienie poblokować. I tak w sumie się praktycznie ze wszystkimi robi. Tutaj tylko mamy czyste, bo to jest ten tileset, który nie miał w ogóle nic. To jest ten taki customowy. Ale w sumie te tilesety można sobie zmieniać, jak widzicie. Ale dobra. No z tilesetami tak jest. Taka sama metoda dotyczy też obrazków. Paraleksy, co to było, nie pamiętam dokładnie. Twarze, charaktery, twarze to są te, jak się dialog wyświetla, albo w menu jak wchodzi... gramy sobie, naciskamy escape, a wchodzimy do ekwipunku, coś takiego. To są te twarze naszych bohaterów. Charakterzy to sprite'y, battlers to chyba były tła ten wojenne, albo... no, tła wojenne. Nie, chwila. Mi się wydaje, że to były tła wojenne. Zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy. Czy to były dokładnie tła wojenne? Nie, to były te postacie do ataku. I w sumie animacje. Animacje to są do zaklęć, do ciosów, do skilli, co wiecie. Wszystko co się da. Nie pamiętam dokładnie co tam mówiłem jeszcze w ostatnim odcinku, więc no sorry. Miałem też trochę dużo na głowie. Ale no po prostu... Zmieńmy to sobie trochę. Po prostu... Z tego co pamiętam, mówiłem coś o zmiennych, ale zmienne to ja bym wolał zrobić na trzeci, ale jak już wszystko wyjaśniłem o tych setach i innych pierdołach, to wiecie. Bo pamiętajcie, żeby tam jest taki konwerter. No to w sumie można wykasować sobie, zostawić jednego. Tam jest taki konwerter, bo... Nie jestem pewien, ale ja chyba mam tu gdzieś jeszcze SCP. Jedno. Grafika, charaktery. Tak, ty. Moja pomyłka. Tutorial. Dużo będzie przechodzenia przez foldery. Jeżeli wsadzimy sobie na przykład SCP-173, takie jak teraz jest, i to nie ma znaczenia, czy on jest taki, czy Bóg wie jaki. Zresztą ja wam pokażę, jak inaczej może wyglądać. Ponieważ są takie sytuacje, że chodzi o to, że jeżeli damy sobie coś takiego, Gunwo. Jeden. Zastosuj. Jeżeli damy coś takiego, to jak widzicie mamy taki kwadracik, co jest zdupione po całości i nie, taki mamy wtedy charakter. Dlatego najlepiej jest
jak ktoś chce sobie skasować, bo tutaj też można kasować te tile sety, to klikamy na przykład moje charaktery i usuń albo wyeksportuj, coś takiego. I już tego nie mamy. Bo są przypadki, że możemy pobrać sobie tile sety z wersji starszej, czyli VX, której są jakby po 4. I niestety ta różnica jest taka, że w RPG Maker VX jest coś takiego, że te charaktery mogą być maksymalnie 3. Nie 4. Dlatego polecam też używać, jest na stronie w ogóle, o konwerter do przerabiania postaci. Z RPG 2000 i 2003 do VX i z XP. Czyli na przykład... Wyłączcie. Aha, ty tutaj nie działasz. Czyli na przykład ten charakter zostanie przerobiony, zostanie wycięte mu o to po lewej, ta część, gumno, i zostanie on przerobiony na taki. Ewentualnie może nie mieć tła, albo będzie miał białe, albo czarne, tak jak to się czasami potrafi zrobić z takim czymś. Dlatego polecam zawsze malować tło na jakiś kolor, którego definitywnie tutaj nie zauważycie na charakterze. Bo wtedy jest dupa. To wtedy możecie sobie wyciąć, tak to wtedy nie będziecie mogli. I w sumie to tyle. Z tego. Zaimportować to jest łatwo, bierzecie import. Charaktery. Bierzecie i zaznaczacie kolor. Zielony. I zielony zostaje wycięty. I wtedy zielony jest wycięty i możemy charaktera używać normalnie. Ta sama technika może być używana w RPG VX Ace, więc w sumie to jeden hamb, bo Ace to jest to samo co VX, tylko trochę więcej funkcji ma i po chińsku jest. Ale jak ktoś wie, to zmieni to definitywnie na polski. Ja to tam mam, ale ja tego na razie nie używam. I tak, no dobra, to jest już w sumie wszystko na teraz. Teraz może przejdźmy do tych zmiennych, bo to się trochę dłużej zajdzie. Dobra, więc jest tak. Zmienne to... Ktoś, kto umie kodować, to niech to pominie, bo to jest... Ktoś, kto miał jakieś styczność z, nie wiem, z Java, z Lua, z C++, czy Bóg wie co jeszcze, niech po prostu pominie ten part, bo to jest taki... No chyba wie, co to są zmienne, bez tego się nie da, bo to jest podstawa w kodowaniu. Ale ci, którzy nie wiedzą, to... Niech lepiej zostaną, bo bez tego gówno zrobią, a to się najbardziej przydaje właściwie w robieniu takich gier. Jeżeli ktoś chce zaawansowane robić. Tak więc robimy sobie zdarzenie, czyli event. I mamy właśnie tutaj. Tu mamy przełącznik, to nie jestem pewien, to chyba też na zmienne działa, nie pamiętam dokładnie. Kolejny przełącznik, zmienne. Przełącznik własny, to jest to co ja w poprzednim pokazywałem, to przejdź z A. Do A, znaczy jeżeli jest A, on to przechodzi na kartę z przełącznikiem A. Gracz posiada przedmiot, czyli jeżeli mamy przedmiot w ekwipunku, możemy wtedy tego użyć. Co możecie zrobić, jak musicie na przykład mieć, nie wiem, kartę do drzwi, to możecie coś takiego zrobić na drzwiach i zrobicie sobie, wiecie, postawicie drzwi, tam już Bóg wie, jakie to drzwi będą. Robicie wtedy, w sumie to kopiujecie tę kartę, wklejacie ją tu, po czym kopiujecie znowu pierwszą, wklejacie i poprzednie dwie, pierwsze dwie karty usuwacie, ewentualnie pierwszą możecie wyczyścić. I tak, jeżeli na przykład gracz tam nie ma tego, więc nie ma tego przedmiotu, więc nie masz klucza. I tutaj ustawiamy, jeżeli posiada przedmiot i przedmiot, w moim przypadku co tam napisałem, klucz, musicie tu dać wtedy klucz. Bo ja tego nie mam robionego, bo ja nawet tutaj nic nie edytowałem od ostatniego tutoriala. Nic tu nie robiłem dosłownie, więc nie mam tutaj klucza, tylko tak napisałem. Ale tak przykładowo miksturka, jeżeli bohater ma, jeżeli gracz ma, jeden z bohaterów gracza ma miksturkę HP,
to wtedy może przejść przy drzwi. Jednym wypadku będziemy pokazywało tę wiadomość. Oczywiście warto jeszcze zrobić na dotknięcie bohatera, tak jak to drzwi działają. I autostart to dla przypomnienia, bo pewnie też nikt nie słyszał, autostart się uruchamia od razu przy starcie mapy, ale jeżeli jest na przełączniku, to się nie uruchomi wtedy na starcie, ponieważ ma jakiś warunek, że musi być przełącznik, czyli przejść z tego tutaj. Więc no to na drzwi to tyle, możecie tak robić ze skrzynkami i innymi pierdołami. Okej. Teraz zacznijmy sobie taki prosty skrypt na zmienne. Jeżeli tutaj zróbmy sobie większą mapę. Przesadzam 20 na 20. Ojej. Ale nie nacisnę kropki. Ok. Ok, chwila. Ok, jestem, bo myślałem, że mi nie nagrywa. Dobra. Ja sobie zrobię takie coś. I dajemy tutaj event. W sumie możemy zrobić sobie takie coś. Coś takiego. Jeżeli to jest. I na przykład, jeżeli zrobimy sobie coś takiego. Dajemy tu grafikę najlepiej. Ja sobie dam. Chwila, sobie tu dać. Zejdźmy, nie wiem. Pomysł, weźmy to. I zróbmy coś takiego. Dajmy siekierę. Musimy to ustawić na normalny, żeby się nie dał przez to prze. Znaczy, będziemy wtedy mogli przechodzić, jeżeli nie damy tego na normalne. I no, w sumie tyle. Teraz, jeżeli naciśniemy na tą spację, to damy sobie wiadomość. Ty, ale, eś. Ty, o, ty, ur. Nie wiem, jak to się pisze, topór, więc sorry. Po czym dajecie zmienić zmienną i dajecie nazwę zmiennej. Ty, o, ty, ur. Topór. Zastosujecie i to jest już cała wasza zmienna. Tutaj zakres, to nie wiem dokładnie, o co w tym chodzi. Tutaj jest nazwa zmiennej, to najlepiej jest sobie pisać po prostu, co od czego służy. I teraz opcje, tryb opcji. Ustaw, czyli ustawia nam wartość typu, jeżeli na przykład damy tu 5, to ustawi nam od razu wartość 5. Jeżeli mamy na przykład wartość 5 i weźmiemy plus, znaczy nie mamy wartość 5, Boże. Jeżeli ustawimy na plus i damy sobie, nie wiem, 3, to wtedy do tej wartości doda nam 3. I będzie nam dodawał tyle razy, ile razy będziemy klikać. Nie będzie nam zmieniał na przykład jak w tym, że klikniemy raz 5 i weźmiemy to, to doda nam wartość 5, po czym pójdziemy i nie doda nam na przykład 10, tylko będzie nam cały czas zmieniał na 5. Nawet jeżeli będziemy mieli 20, to nam od razu zmieni automatycznie na 5. Tutaj dodajemy, czyli jeżeli na przykład 5 mamy i wtedy ten plus, to wtedy jeżeli za drugim razem naciśniemy, to dostaniemy 10, za trzecim 15 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy przeciwność, czyli jeżeli mamy 20 i naciśniemy, to będziemy mieli 15 i tak w kółko i będzie nam odejmować. Tutaj mnożenie, tutaj dzielenie, a tego nie jestem pewien. Nie wiem dokładnie. Zmienna. Jeżeli wartość zmiennej to jest chyba. Tego nie wiem, ja w ogóle tego praktycznie nie używam. Jeżeli to jest chyba wartość, jeżeli wartość jest taka sama, co ta, to chyba wtedy tak działa, nie jestem pewien, nie wiem, ja używałem tylko wartości podstawowe. Losowy numer, jeżeli nasza zmienna jest od, dajmy sobie na to, zrobiliśmy tu drugi skrypt, drugi event i ten będzie autostartował się, jeżeli zmienna będzie pomiędzy, na przykład 5, a 10 i na przykład dostajemy coś, co nam daje 3, to nie odpali się to. Jeżeli dostaniemy coś, co nam daje pomiędzy 5 a 10, to wtedy nam się odpali. Jeżeli dostaniemy coś powyżej 10, to wtedy nam się już nie odpali. Przedmioty, no to takie samo, co to. Gracz posiada przedmiot. Bohater, to samo, co to w drużynie jest bohater.
Przeciwnicy to nie wiem dokładnie. Aha, chyba jeżeli przeciwnik ma tyle HP, ten dany przeciwnik ma tyle HP, to tak. Zdarzenia to jeżeli gracz, czy jakieś tam zdarzenie, to zdarzenie coś tam zrobi, to wtedy jakieś inne się zrobi. Inne. ID mapy, drużyna, pieniądze, ilość kroków, czas gry, stoper, ilość zapisów. Czyli to już jest takie większa zabawa, ale zajmiemy się najpierw wartością. Ustawiamy sobie tutaj na 3. Ewentualnie na 1, ja wolę na 1 zazwyczaj, bo jest łatwo, jeżeli na przykład... Łatwiej jest ogarnąć, bo czasami możemy zrobić coś sobie, że na przykład zbieramy coś, to możemy dodawać, że mamy tam na przykład 5 desek w danych miejscach mapy i dodajemy na przykład... Jedna deska będzie nam dodawała jedną zmienność, czyli dodaje nam 1 i druga nam 2, 3, 4, 5, 6, będzie nam tak dodawała po jedynce i na końcu będzie 7. Jeżeli mamy 7, wartość równa 7, to wtedy możemy sobie coś tam zrobić. Jeżeli nie mamy tej wartości, czyli nie zagraliśmy wszystkich desek, to nie możemy nic zrobić. Niestety. Mogiła. Dobra, dajemy tutaj wartość i dajemy tutaj zmień broń, maczuga, kij smoka, topór smoka. W sumie to chwila, bo mi się tutaj coś nie zgadza, zastosujemy. Ja to robię na przedmioty, na zasadzie przedmiotów, więc będzie łatwiej to ogarnąć. Gdzie mi o połowę kasujesz? I tutaj dajemy ty opy, ury. Ja na serio nie wiem, jak to się pisze. Jeżeli źle piszę, jak coś, sorry. Ekerka, siekiera. I dajemy sobie tutaj siekierę. Jeden sojusznik najlepiej dodać sobie na brak. Nigdy. Bo nie. Potem wam powiem, o co chodzi z tym, bo to też jest proste do ogarnięcia. Zapisz i... okej. Dobra. I teraz znowu wracamy i robimy takie coś. Jeżeli... ilość broni... Boże, co ja pierdolę? Chryste. Jaka ilość broni? Jeżeli zmień przedmiot, i wybieramy topór i to jest taka sama zasada co z wartościami. Jeżeli doda, to nam doda ten przedmiot do ekwipunku. Jeżeli odejmie, to nam odejmie. Jeżeli damy na zmianę, to policzy nam, ile mamy zmiennych, czyli na przykład jeżeli mamy 25 zmiennych, 25 wartości w tej zmiennej, czyli w topór, to nam da właśnie ten oto topór jeden raz. Jeżeli mamy 25 razy 25 wartości w zmiennych, to dostaniemy 25 toporów. Jeżeli mamy 5 wartości w zmiennej topór, to dostaniemy 5 toporów. Ja wolę dodać na ten, bo jest łatwiej ogarnąć. Nie trzeba się wtedy potem bawić. Po czym... zmień przełącznik własny. Powracamy do tego, bo to jest najłatwiejszy sposób. Ewentualnie możemy zrobić coś takiego. Jeżeli w sumie co najpierw dajmy sobie teksturę, bo nie chce mi się potem w szukanie bawić, albo że coś zapomnę. Zmienna, jeżeli zmienna równa się topór, równa się 1, wtedy nic tu nie ma. I w sumie to tyle. Dobra, zróbmy sobie teraz jakiegoś gościa. Nie wiem, chociaż nie, niech lepiej stoi w tę stronę. I teraz tak, jeżeli... Zrobimy to teraz tak. Jeżeli bohater posiada miksturkę... Boże drogi! Matko Boska czerni, wszystko mi się jedzie. W
Właściwie można to zrobić tą prostszą metodą, że jeżeli mamy tylko ten topór, to wtedy możemy... bierzemy topór i idziemy do niego, nie trzeba już zmiennych. Ale ja chcę wam wytłumaczyć to inaczej, więc jeżeli mamy topór, to nam powie coś takiego. Z i mk i za ty opy ury, dzięki za topór. Zrobimy sobie drugą. Jeżeli ma zmienną, równa się topór 1, da nam, nie wiem, z i n k i no aż ty u g o l d a, aż tu golda. Po czym zmień ilość pieniędzy, dodaj 50. Ja bym tylko nie nacisnął kropki na tym numpadzie. I ustawmy sobie coś takiego. Zmienna. Ustaw na 0. Ewentualnie minus. Ja wolę ustawić na 0, bo jest pewniej. I zastosuj. Chociaż nie, chwilę. Tutaj musimy jeszcze wrócić na chwilę. I teraz coś takiego. Zmień przedmiot. Powracamy. Idziemy na sądu. Odejmij 1. I coś tu miałem jeszcze dać, ale zapomniałem. A. Aja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 j
stronę. Wklej stronę. Usuń. Na pewno nie dałem, no jak zawsze. Jestem burak. Teraz jeżeli niczego nie mamy, to będzie n i m, aż n i c. Nic. Nie masz nic, nie mogę pisać kropek nad i jak coś, więc sorry, ja mam angielski i jak pewno widzicie na dole, na pasku startowym mam angielski, więc nie mogę pisać po polsku. Mogę co najwyżej z kreską. Jest bitches. Tu sobie damy coś takiego, ale tym razem nie dodamy tego, a dodamy przełącznik własny. Jeżeli jest on, wtedy tak. Ok. I teraz idziemy. Żeby nie było, bo nie jestem pewien jednej rzeczy. Trzeba tu wejść. I to. A, tak czy siak jeden ham. Dobra. Wolałem to. A pamiętajcie, żeby dawać właśnie do tego, jeżeli nie dodacie. Jeżeli nie dodacie do systemu tego, tych rzeczy, to po prostu, jeżeli nie dodacie do folderu wszystkich rzeczy, typu nawet tego obrazka, to nie będzie, gra po prostu nie będzie mogła odczytać. To ja coś jeszcze muszę zrobić, bo żebym skicił. Jak ja zamulam na tym tutorialu, ja pies w dole. Zmień grafikę. A, nie, dobra, nie, nieważne. No, otwórz to do jasnej dupy. Dobra, nieważne. Jeżeli tak, to tak, jeżeli tak, to tak. Dobra. Bo chcę wam pokazać, że to będzie działało, a nie, że tak, wiecie, że będzie jakaś dupa i nie będzie działać, oczywiście. Mi falce pa... Jak mi falce, Boże! Jak mi palce. Fajnie strzelam. Dobra. Chłopiec czy dziewczyna, wybieramy sobie chłopca, ponieważ tego ustawiliśmy. Bierzemy. Ja tam sobie dałem imię. Twoja nazwa to AAA. Okej. Okay. A, bo ja dziewczynę zmieniłem tylko. Dobra, nieważne, jeden ham. Jak widzicie, nasz charakter działa jak natura chciała. I teraz. Chociaż nie jestem pewien, czy to nadal tak działa. Nie, dobra. Nie masz nic. Jeżeli, bo nie mamy po prostu przedmiotów, nic. Nie ma. Teraz, jeżeli tak weźmiemy, wystawić topór sobie zniknął, bo tam ustawiliśmy inną rzecz. Jeżeli tak,
Dzięki za topór. Nadal nie mamy rzeczy. I jak pewno wiecie, nie dał nam nawet pieniędzy, bo ustawiliśmy sobie, że jeżeli mamy zmienną, to nam da pieniądze. Więc jeżeli teraz... Dzięki, masz tu golda. I dostaliśmy 50 zł. I żeby sprawdzić, czy działa... Pyst F9 wcisnąć podczas gry. I jak widzicie, pierwsza zmienna jest ten. Jest topór. O tutaj. Jest 0. Jeżeli damy tu 1 i wyjdziemy, możemy to sobie znowu. Tylko na serio nie czytujcie zmiennych, bo to jest chamskie. Ja to tylko tak na przykładzie w sumie daję. I tak macie tyle zmiennych, ile sobie dodaliście. Jeżeli dodacie więcej, to dodajecie po prostu i będziecie mieli tę listę dłuższą. Tylko że automatycznie 100 maksymalnie zmiennych. W sumie to tyle z tego. Tak więc w sumie to tyle, bo ja już nie mam co tu dalej powiedzieć. No, resztę wam pokażę, ale to w innym tutorialu. Pokażę wam potem, jak używać typowych zdarzeń. Raczej jak animacje tworzyć, to nie, bo to jest takie... Ja nie lubię tworzyć animacji, ja tam porobię, ale jak ostatnio próbowałem, to takie tupa z tego wychodziła. Znaczy pokażę wam, ale to nie będzie nic takiego zajebistego. Pokażę wam też, jak działa właśnie... jak się mają atrybuty. Sumnik to wam chyba pokazywałem w poprzedniej, ale nie jestem pewien, poza tym słaby. Pokażę wam jak... W ogóle pokażę wam, jak całą bazę danych się używa. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia. Ja byłem Milu, a to był drugi tutorial na temat w sumie to, jak montować te obrazy, znaczy jak montować wygląd gry i... znaczy tekstury, Boże drogi! Jak montować tekstury i jak robić zmienne. Tak więc trzymajcie się, do następnego i cześć.